Na wypadek, gdyby już wszyscy zapomnieli, planeta X nie jest już domeną zwolenników teorii spiskowych. Astronomowie Konstantin Batygin i Mike Brown z USA obserwowali orbity szeregu ciał niebieskich w pasie Kuipera. Na początku tego roku stwierdzono, że danych jest wystarczająco dużo, aby ostatecznie potwierdzić, że gdzieś poza orbitą Neptuna znajduje się przynajmniej jedna nieznana dotychczas planeta. Do takich wniosków ekspertów skłoniły analizy ruchu obiektów w pasie Kuipera, które znajdują się poza orbitą Neptuna i Plutona i są nazwane transneptunowcami. Dzięki zbadaniu ich orbit z perspektywy rezonansu orbitalnego okazało się, że wszystko wskazuje na to, iż te ciała niebieskie poruszają się będąc pod wpływem jakiegoś nieznanego dużego źródła grawitacji, czyli hipotetycznej dziesiątej planety. Wnioski z badania wskazują na to, że planeta ta waży nie mniej niż 10 mas Ziemi i znajduje się naprawdę daleko za orbitą Neptuna. Ta hipotetyczna planeta miałaby krążyć przy nachyleniu od 18 do 48 stopni w stosunku do ekliptyki. Zdaniem ekspertów odkrycie jej przez teleskop jest bardzo trudne ze względu na znaczną odległość, ale od czego jest nowoczesna nauka? Poza tym, sądząc po jej lokalizacji, planeta ta jest bardzo ciemna i zimna. Nie wiadomo, czy jest ona typu skalistego czy gazowego i mamy szansę się tego dowiedzieć dopiero wtedy, gdy ziemscy naukowcy zostaną w końcu wyposażeni w najnowocześniejszy teleskop kosmiczny James Webb Space Telescope, którego budowa jest już na ukończeniu. Zakłada się, że będzie on następcą wysłużonego już przecież teleskopu Hubble. Przypadek z dziesiątą planetą, której istnieje, jest już naukowym faktem, dobitnie pokazuje, że praktycznie nie ma teraz czegoś takiego jak teoria spiskowa, która nie może okazać się prawdą. Bez wątpienia jest to gorzka pigułka dla wszelkiej maści sceptyków, ale nawet antyczne legendy mogą mieć w sobie przynajmniej garść prawdy.